Akcja skierowana jest tak naprawdę do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego, ale jako że odbywa się na terenie Pucka, to przede wszystkim do mieszkańców powiatu puckiego i wejherowskiego. Tworzymy wspólnie ze spółką Kopernikus i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego punkt wczesnej kwalifikacji osocza. Tutaj mogą przyjść osoby, które przechorowały COVID-a bądź były na kwarantannie i tutaj w tym miejscu przedstawiciele Kopernikusa kwalifikują i pobierają materiał do badania dla ustalenia, czy pacjent, który przechorował bądź był na kwarantannie, może być dawcą osocza. Akcja rozpoczęła się w listopadzie. Umieściliśmy na naszej stronie plakat zachęcający do udziału w tym przedsięwzięciu. Oczywiście część pracowników urzędu również przechorowała COVID-a. No i idąc przykładem, poddali się dzisiaj testom, żeby móc się zakwalifikować jako dawcy. Każdy, kto przyjdzie do tego miejsca, zostanie mu pobrany materiał do badania całkowicie bezpłatnie, co chciałabym podkreślić. To jest jedyny punkt wczesnej kwalifikacji na terenie województwa, na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego. Stałe punkty są na terenie Gdańska, Gdyni i Wejherowa, ale zanim się do stałego punktu udamy, musimy przejść przez punkt wczesnej kwalifikacji i ustalić, czy te antygeny posiadamy. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które również wspólnie z Kopernikusem i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przystąpiło do akcji pobierania osocza, apeluje do wszystkich, którzy są dawcami krwi, żeby to nadal czynili. Krwi zawsze brakuje, także zachęcam wszystkich zdrowe osoby do oddawania krwi. My jako klub HDK w Pucku w dniu 22 stycznia od godziny 9 organizujemy akcję poboru krwi tutaj na Starym Rynku w Pucku przy ratuszu. Zapraszam oczywiście wszystkich klubowiczów i wszystkich chętnych do oddawania krwi. Zainteresowanie oddawaniem krwi jest na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o rejon Pucki. No niestety ta pandemia w zeszłym roku nam też przerwała te mobilne akcje krwi na pewien czas, ale zainteresowanie oddawaniem krwi jest duże i cały czas rośnie, cały czas przybywa nowych krwiodawców.